Smućmy się po polsku, bawmy się po polsku, kłóćmy się po polsku, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego, uczmy się polskiego. Chyba wrócę do domu. Chyba żartujesz, to niemożliwe. To dziwne zajęcie, wypytywać obcych ludzi o różne sprawy. Obiecałeś. No, masz rację, zupełnie zapomniałem, a nigdy nie łamię obietnic, które dałem. Czy ty także? Ja nic nie obiecywałam. Obiecałaś, obiecałaś, że pójdziesz ze mną na dyskotekę. Masz rację, zupełnie o tym zapomniałam. Jak widać, oboje mamy obietnice do wypełnienia. No tak, tylko dyskoteka jest dużo przyjemniejsza niż chodzenie na 7. piętro i odwiedzanie obcych ludzi. Zależy dla kogo. Nie wiem, czy umiesz tańczyć. Dzień dobry, pan Kozłowski. Przeprowadzamy ankietę socjologiczną. Komputer wylosował pana nazwisko. Czy mógłby pan odpowiedzieć nam na kilka pytań? Jak pan sądzi, czy lekarze mogą strajkować? Nonsens, nie mogą. Powinni ratować ludzkie życie zawsze i wszędzie. Lekarze nigdy nie powinni strajkować. Nigdy. Czy sądzi pan, że na innych planetach jest życie? To skomplikowany problem. Wydaje mi się, że tak. A czy jest pan zdecydowany? Musi pan dać jednoznaczną odpowiedź. Tak lub nie? Tak. Czy uważa pan, że służba wojskowa powinna trwać dłużej niż obecnie? Trudno powiedzieć. To zależy od potrzeb kraju i od sytuacji międzynarodowej. Może tak, może nie. Czyli wpisujemy nie wiem. Nie, ja wiem, tylko nie jestem pewny. Niech pani napisze nie. Przecież nasz kraj żyje w pokoju z sąsiadami. Wojsko nie musi być liczne. Czy uważa pan, że sytuacja w naszym kraju zmienia się na lepsze? Oczywiście, jestem absolutnie pewien, że tak. Jaki zawód według pana powinien cieszyć się największym uznaniem? Chyba nauczyciel. Tak, zdecydowanie nauczyciel. To zawód, który powinien się cieszyć największym uznaniem. To już ostatnie pytanie. Dziękujemy panu bardzo. Proszę wybaczyć, że zajęliśmy panu tyle czasu. Nie szkodź. Jestem samotny, więc jest mi przyjemnie, gdy ktoś mnie odwiedza. Jest już 12, a my zrobiliśmy tylko 5 ankiet. Nie zdążymy zrobić wszystkich przez 2 dni. Nie wiem, co robić. Myślę, że powinnaś porozmawiać z docentem Radowickim. Myślisz, że to coś pomoże? Jestem pewien, że cię zrozumie. Dał ci chyba za dużo ankiet do zrobienia. Gdyby nie ty, nie poradziłabym sobie wcale. Nonsens. Nie zgadzam się z tym. Ja ci tylko dotrzymuję towarzystwa i pomagam nosić te paczki. Jesteś zbyt skromny. Nie sądzę. Chodź, idziemy pod następny adres. Chyba wrócę do domu. Chyba wrócę do domu. Chyba żartujesz. To niemożliwe. Chyba żartujesz. To niemożliwe.
No to dziwne zajęcie, wypytywać ludzi o różne sprawy. No to dziwne zajęcie, wypytywać ludzi o różne sprawy. Obiecałeś. Obiecałeś. Masz rację. Zupełnie zapomniałem. Masz rację. Zupełnie zapomniałem. Jak pan sądzi, czy lekarze mogą strajkować? Jak pan sądzi, czy lekarze mogą strajkować? Nonsens. Nie mogą. Powinni ratować ludzkie życie zawsze i wszędzie. Nonsens. Nie mogą. Powinni ratować ludzkie życie zawsze i wszędzie. Czy sądzi pan, że na innych planetach jest życie? Czy sądzi pan, że na innych planetach jest życie? To skomplikowany problem. Wydaje mi się, że tak. To skomplikowany problem. Wydaje mi się, że tak. Czy jest pan zdecydowany? Musi pan dać jednoznaczną odpowiedź. Tak lub nie? Czy jest pan zdecydowany? Musi pan dać jednoznaczną odpowiedź. Tak lub nie? Czy uważa pan, że służba wojskowa powinna trwać dłużej? Czy uważa pan, że służba wojskowa powinna trwać dłużej? Trudno powiedzieć. To zależy od sytuacji kraju. Może tak, może nie. Trudno powiedzieć. To zależy od sytuacji kraju. Może tak, może nie. Nie zdążymy zrobić wszystkich ankiet przez 2 dni. Nie wiem, co robić. Nie zdążymy zrobić wszystkich ankiet przez 2 dni. Nie wiem, co robić. Myślę, że powinnaś porozmawiać z docentem Radowickim. Myślę, że powinnaś porozmawiać z docentem Radowickim. Myślisz, że to pomoże? Myślisz, że to pomoże? Jestem pewien, że cię zrozumie. Jestem pewien, że cię zrozumie. Gdyby nie ty, nie poradziłabym sobie wcale. Gdyby nie ty, nie poradziłabym sobie wcale. Nonsens. Nie zgadzam się z tym. Nonsens. Nie zgadzam się z tym. Jesteś zbyt skromny. Jesteś zbyt skromny. Nie sądzę.
Nie sądzę. To ty, Bożenko? Właśnie próbuję zrobić coś do jedzenia, jestem głodny. Przepraszam, zebranie było bardzo długie. Jakie zebranie? Zebranie związków zawodowych. Nie zdążyliśmy załatwić wszystkich spraw i jutro znów muszę iść na zebranie. Kiedy? Jutro, przecież mówię wyraźnie. To niemożliwe. Dlaczego? Dlatego, że jutro... O co ci chodzi? Nie mogę powiedzieć. Coś ukrywacie przede mną? Bo to tajemnica. Tajemnica? Nie rozumiem. Najważniejsze jest to, że nie możesz jutro iść na zebranie. Ale dlaczego? Bo jutro jest wasza rocznica ślubu. Magda. Przepraszam, samo się powiedziało. Rocznica ślubu? Zupełnie o tym zapomniałam. Zarezerwowałem stolik w restauracji. Jak widzisz, sam nie potrafię niczego ugotować. A nasza córka nie potrafi zachować tajemnicy. Przepraszam. Żartowałem tylko. Zrobimy teraz mamie dobrej, mocnej kawy. Dobrze? Dobrze. Powiedziałam wtedy, że lekarze, moim zdaniem, nie mogą strajkować. To dość skomplikowany problem. Wydaje mi się, że czasem nie mają innego wyjścia. Nonsens. Nie zgadzam się z tobą. Zadaniem lekarza jest ratowanie ludzkiego życia zawsze, wszędzie i w każdej sytuacji. Oczywiście. Ale są także inne zawody, od których zależy ludzkie życie lub bezpieczeństwo. Na przykład strażacy, policjanci. Właśnie. Czy oni mogą strajkować? Nie sądzę. Powinni w inny sposób rozwiązywać swoje problemy. A nauczyciele? Kiedy nauczyciele strajkują, to i uczniowie muszą strajkować. Może w naszej szkole będzie strajk? Wątpię. Radzę ci odrobić lekcje domowe. Jutro masz klasówkę z matematyki i żaden strajk cię nie uratuje. Masz rację, tato. Zupełnie zapomniałam o tej klasówce. Dzisiaj dzieci więcej wiedzą o świecie niż my w ich wieku. Kiedy byłam małą dziewczynką, nie wiedziałam, co to jest strajk. Jak sądzisz, to dobrze czy źle? Trudno powiedzieć. Może tak, może nie. Myślę, że należy z dziećmi rozmawiać również na poważne tematy. Jestem pewien, że lepiej wtedy je zrozumieją. Mam nadzieję, że masz rację. Muszę się zdrzemnąć. Zebranie naprawdę było bardzo męczące. Oczywiście, połóż się. Zupełnie zapomniałem, jak bardzo jesteś zmęczony. Jutro muszę znów iść na zebranie. Jutro muszę znów iść na zebranie. Kiedy? Jutro. Przecież mówię wyraźnie. Jutro. Przecież mówię wyraźnie. To niemożliwe. To niemożliwe. Dlaczego? Dlaczego? Najważniejsze jest to, że nie możesz jutro iść na zebranie. Najważniejsze jest to, że nie możesz jutro iść na zebranie.
Ale dlaczego? Ale dlaczego? Bo jutro jest wasza rocznica ślubu. Bo jutro jest wasza rocznica ślubu. Rocznica ślubu? Zupełnie o tym zapomniałam. Rocznica ślubu? Zupełnie o tym zapomniałam. Zarezerwowałem stolik w restauracji. Zarezerwowałem stolik w restauracji. Powiedziałam wtedy, że lekarze, moim zdaniem, nie mogą strajkować. Powiedziałam wtedy, że lekarze, moim zdaniem, nie mogą strajkować. To dość skomplikowany problem. Wydaje mi się, że czasem nie mają innego wyjścia. To dość skomplikowany problem. Wydaje mi się, że czasem nie mają innego wyjścia. Nonsens. Nie zgadzam się z tobą. Zadaniem lekarza jest ratowanie ludzkiego życia. Zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji. Nonsens. Nie zgadzam się z tobą. Zadaniem lekarza jest ratowanie ludzkiego życia. Zawsze, wszędzie, w każdej sytuacji. To niemożliwe. To niemożliwe. Jak pan sądzi? Jak pan sądzi? Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że tak. Czy uważa pan? Czy uważa pan? Myślę, że powinnaś. Myślę, że powinnaś. Jestem pewien, że cię zrozumiem. Jestem pewien, że cię zrozumie. Zupełnie o tym zapomniałam. Zupełnie o tym zapomniałam. To dość skomplikowany problem. To dość skomplikowany problem. Masz rację, tato. Masz rację, tato. Trudno powiedzieć. Trudno powiedzieć. Sądziłam, że zarabianie pieniędzy jest takie męczące. Masz rację. Też mnie to zaskoczyło. A dużo pracy zostało nam jeszcze na dzisiaj? Nie sądzę. Zrobiliśmy prawie wszystko. Zostało jeszcze jedno nazwisko.
Ta kobieta mieszka w tym samym domu, co ty. Jesteś pewna? Tak. Mieszkanie numer 5, Stefania Wierzbicka. To niemożliwe. Ja do niej nie pójdę. Dlaczego? Dlatego, że ta kobieta to postrach całego domu. Przecież pójdziemy do niej razem. Wykluczone. Ja do niej nie pójdę. To absolutnie niemożliwe. Nie rozumiem dlaczego. Przypomnij sobie, opowiadałem ci o sąsiadce, która nie lubi naszej rodziny. To jest właśnie pani Stefania Wierzbicka. Masz rację, mówiłeś mi. Zupełnie o tym zapomniałam. Mogę iść razem z tobą do 100 innych osób, ale nie do pani Wierzbickiej. Ale jeśli ona jest niemiła, to ja też nie chcę iść do niej sama. Czy myślisz, że potraktuje mnie życzliwie? Trudno powiedzieć. Może tak, a może nie. To bardzo dziwna kobieta. Moja ciocia zaprosiła ją nawet na swoje wesele. Naprawdę? To niemożliwe. A my też byliśmy zdziwieni. I co? Przyszła? Nie przyszła. Wysłała tylko telegram z życzeniami. Sam widzisz, nie jest taka zła. Może to całkiem sympatyczna kobieta. Nie sądzę. Jestem pewna, że teraz potraktuje cię zupełnie inaczej. Wątpię. Ta kobieta nas nie lubi. Kto wie, może się zmieniła. Nie, chyba nie. Wolę nie sprawdzać. Marek, proszę. Wykluczone. Tak bardzo cię proszę. Mam za miękkie serce. Marek, obiecałeś. Wydaje mi się, że ta wizyta nie będzie przyjemna. Kto wie. Dzień dobry pani, przeprowadzamy ankietę socjologiczną. Komputer wylosował pani nazwisko. Czy możemy zadać pani kilka pytań? Komputer? Moje nazwisko? To niemożliwe. Jestem pewna, że chodzi właśnie o panią. Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na te pytania. Na pewno. Czy możemy wejść? Cóż, proszę. Wątpię, czy będę mogła pomóc. Jak pani sądzi, czy nauka w szkołach powinna być płatna czy bezpłatna? Trudno powiedzieć. Chyba nie. Czy nauka w szkole średniej powinna być według pani obowiązkowa? Nie sądzę. Są przecież takie dzieci, które nie chcą się uczyć. Piszę nie. Jak pani myśli, czy produkcja przemysłowa w tym roku wzrośnie? Prawdę powiedziawszy, nie wiem, nie interesuję się tym. Czy uważa pani, że rozwody udzielane są zbyt często? Zależy od sytuacji. Trudno powiedzieć. Och, zupełnie o tym zapomniałam. Przepraszam, o czym? O prezencie dla pana cioci, ślubnym prezencie. Prezent dla mojej cioci? Oczywiście, to bardzo miła kobieta. Niestety nie mogłam być na jej ślubie, byłam chora. Proszę zaczekać. Mówiłeś chyba o innej sąsiadce. Dlaczego? Przecież to bardzo miła kobieta. Jestem pewna, że zrozumiała swój błąd i teraz będzie dla was bardzo miła. Nie sądzę. To jest właśnie prezent dla pana cioci. Sama zrobiłam. Sama pani to zrobiła? To niemożliwe. Dlaczego? Ten haft jest taki skomplikowany. Wcale nie. Jeśli pani chce, mogę panią nauczyć. Naprawdę? Jestem pewna, że nauczy się pani tego haftu bardzo prędko. Ja nie wierzę własnym oczom. Sam widzisz, ludzie się zmieniają. Pani Wierzbicka słodka jak miód, to niemożliwe. Gdyby nie socjologia, nigdy byś się o tym nie dowiedział. Niech żyje socjologia! Mieszkanie numer 5, Stefania Wierzbicka. Mieszkanie numer 5, Stefania Wierzbicka. To niemożliwe. To niemożliwe. Dlaczego?
Dlaczego? Dlatego, że pani Wierzbicka to postrach całego domu. Dlatego, że pani Wierzbicka to postrach całego domu. Wykluczone. Ja do niej nie pójdę. To absolutnie niemożliwe. Wykluczone. Ja do niej nie pójdę. To absolutnie niemożliwe. Nie rozumiem dlaczego. Nie rozumiem dlaczego. Przypomnij sobie, opowiadałem ci o sąsiadce, która nie lubi naszej rodziny. To właśnie jest pani Stefania Wierzbicka. Przypomnij sobie, opowiadałem ci o sąsiadce, która nie lubi naszej rodziny. To właśnie jest pani Stefania Wierzbicka. Masz rację. Mówiłeś mi. Zupełnie o tym zapomniałam. Masz rację. Mówiłeś mi. Zupełnie o tym zapomniałam. Może to całkiem sympatyczna kobieta. Może to całkiem sympatyczna kobieta. Nie sądzę. Nie sądzę. Jestem pewna, że teraz potraktuję cię zupełnie inaczej. Jestem pewna, że teraz potraktuję cię zupełnie inaczej. Ta kobieta nas nie lubi. Ta kobieta nas nie lubi. Kto wie, może się zmieniła? Kto wie, może się zmieniła? Nie, chyba nie. Nie, chyba nie. To niemożliwe. To niemożliwe. Jestem pewna, że chodzi właśnie o panią. Jestem pewna, że chodzi właśnie o panią. Nie wiem. Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na te pytania. Nie wiem. Nie wiem, czy potrafię odpowiedzieć na te pytania. Na pewno. Na pewno. Sama pani to zrobiła? To niemożliwe. Sama pani to zrobiła? To niemożliwe. Dlaczego? Dlaczego? Ten haft jest taki skomplikowany. Ten haft jest taki skomplikowany. Wcale nie. Jak pani chce, mogę panią nauczyć. Wcale nie.
Jak pani chce, mogę panią nauczyć. Długa randka. Nie byłem na randce. Przeprowadzałem ankietę socjologiczną. Sam? Czy w towarzystwie? W towarzystwie Marty. Tak, w towarzystwie Marty. To była bardzo ciekawa praca. A szczególnie ostatnia wizyta. Tak? A u kogo byliście? U pani Wierzbickiej. Współczuję ci. Ja też. I ja. Socjologia robi cuda. Pani Wierzbicka była urocza. Co? A to jest prezent dla cioci Anny i Michała. Z najlepszymi życzeniami. Czy pani może nam odpowiedzieć na pytanie? Chciałabym wiedzieć, chciałabym poznać pani zdanie. Nie jestem pewna, doprawdy nie wiem, co powiedzieć. Może pan powie, co pan właściwie chciałby wiedzieć? To pana siostra. On wcale nie jest moim bratem. Bardzo przepraszam. Zapraszam państwa na... Cieszę moi złoci. Tu są.